Cześć kochani, ja jestem Ala Izabel i witam Was na moim książkowym kanale Słowem Wszystko. Bardzo rzadko mam okazję czytać czyjś debiut literacki, no i wiecie, nigdy nie wiadomo, czego się można po nim spodziewać. Ale jako, że ostatnio dostałam paczkę z właśnie takim debiutem polskiej autorki, to postanowiłam, że dzisiaj opowiem Wam trochę w ramach niespodzianki o żywiołach Carteru od Meridian Sage. Kraj zwany Carterem jest stale atakowany przez Narimi. Przez krwiożercze wampiry zmiennokształtnych, którzy pochodzą z sąsiedniego kraju, który jest co prawda odgrodzony murem, ale najwyraźniej nie stanowi to takiej bariery, jak mogłoby. Dlatego też co 7 lat żywioły powołują swoich strażników. 4 młode osoby, które staną ramię w ramię i z pomocą magii, wody, ognia, powietrza i ziemi obronią swój kraj przed potworami. Tak też Fallen, Elizabeth, Alec i Katrin. Wybrani przez żywioły przechodzą 3-tygodniowe szkolenie, po czym zostają wysłani daleko w kraj na misję. Jak się później okaże, wręcz misję samobójczą. Ale to nie jest ich jedyny problem. Po pierwsze, jest to rzeczywiście misja samobójcza, ale po drugie, muszą oni nauczyć się ze sobą współgrać. 4 zupełnie obce sobie osoby muszą nauczyć się dopełniać siebie nawzajem, zaufać sobie i walczyć ramię w ramię właściwie ze śmiercią. Oprócz tego okazuje się, że Narimi nie są największą chorobą, która toczy ten kraj, a nasi młodzi strażnicy zupełnie nie mają pojęcia, co z tym zrobić. A po czwarte, do gry wchodzi pewna mroczna siła, która najwyraźniej ma zamiar definitywnie w tej grze namierzyć. Jak już mówiłam, z tymi debiutami nigdy nie wiadomo, bo one zawsze mają plusy, zawsze mają minusy, bardzo rzadko są idealne. Tylko w tym momencie wygrały plusy czy minusy? Zacznijmy bilans w takim razie. Przede wszystkim to, co jest najfajniejsze w tej książce, to jest sam pomysł na historię i na świat, który znajdujemy tutaj. Bo kraj jest podzielony na 4 frakcje. Każda frakcja jakby para się jednym żywiołem. Wierzy w jeden żywioł. Ma swój własny, można powiedzieć, język, coś w stylu gwary. Oprócz tego wierzy w innych bogów, żyje w zupełnie inny sposób, mają zupełnie inne charaktery i wręcz żyją w takiej, nawet powiedziałabym, izolacji od pozostałych 3 frakcji. Oprócz tego mamy tutaj też potwory, które serio są potworami i one są serio niebezpieczne. To znaczy mamy te nieśmiertelne wampiry i zmiennokształtnych, którzy co prawda mogą się zmienić w pół człowieka, pół niedźwiedzia, ale też mogą się zmienić w 3-metrowe monstrum. I wtedy już nie jest dobrze. No i sam rozwój akcji, to, że ona jest wciągająca, że nie możemy się doczekać, co stanie się za chwilę, jakie decyzje podejmą bohaterowie, jak się ta historia zakończy. Co prawda zakończenia jesteśmy w stanie się mniej więcej domyśleć, ale to nie zmienia faktu, że ja i tak sięgnę pewnie po kolejną część, która zakończyła się w sposób taki, że właściwie to nic nie wiadomo. Może być albo bardzo źle, albo niekoniecznie bardzo źle. Także pod względem samego świata tutaj wykreowanego, tego w jaki sposób on jest stworzony, jaki ma schemat, to naprawdę jest kawał dobrej roboty. Mi się bardzo podobało, zarówno jeśli chodzi właśnie o potwory, jak i o żywioły, które tutaj są pradawnymi mocami, które przywołują swoich strażników, którzy właśnie mają walczyć z wszelkim złem, ale też to, że to nie jest takie proste. To znaczy, to zło nie jest takie oczywiste, tak samo jak wszystkie sojusze nie są takie oczywiste i jest tutaj mało rzeczy zero-jedynkowych na dobrą sprawę. No teraz przejdźmy do tego, co mi się niestety mniej podobało. Po pierwsze, wydanie. Wydaje mi się, że ta książka jest na tyle fajna, cała historia jest na tyle fajna, że zasługiwałaby na trochę ładniejszą układkę, bo nie zrozumcie mnie źle, ale ja nie zatrzymałabym się po prostu idąc koło regału, widząc tę książkę. Nie chciałabym podejść do niej i zobaczyć, jaki jest opis. Wydaje mi się, że większość ludzi jest mimo wszystko wzrokowcami i troszeczkę okładkowymi strokami, to znaczy, gdyby ta książka miała ładniejszą układkę i ładniejsze wydanie, to byłyby większe szanse, że sama z siebie się po prostu wybije. Druga kwestia to są błędy i literówki. Nie jest tego jakoś super mega dużo, no ale mimo wszystko troszeczkę boli. Plus jest taki, że nie zmienia to odbioru książki, w sensie nie przeszkadza w czytaniu. Po prostu widzimy, że one tutaj są, można by było tego uniknąć, ale no to nie jest kwestia autorki, tylko to powinna zrobić korekta.
I taka bardziej sugestia niż coś, co mi się bardzo nie podobało, to to, że jesteśmy wrzucani do tego świata, który ma bardzo dużo nas własnych, bardzo dużo pojęć i fajnie by było, gdyby tutaj pojawił się słowniczek z mapką na przykład, tak żebyśmy mogli na wstępie łatwiej sobie przyswoić na przykład, jak się mówi na tych, którzy władają ogniem albo tych, którzy władają powietrzem. To są takie rzeczy, które na początku troszeczkę wybijają z rytmu, bo trzeba bardzo grzebać w pamięci, żeby sobie przypomnieć, kto to jest. No, ale da się to przeżyć, w sensie, jak już przeczytasz tak jedną trzecią książki, to już później jest spoko. Ale nie zmienia to faktu, że to by było fajne, dlatego że no to zawsze dodaje taki smaczek do książki. Bardzo polubiłam tutejszych bohaterów, mimo że na początku wydawało mi się, że są troszeczkę schematyczni, ale z drugiej strony no drużyny chyba muszą takie trochę być. Fallen, czyli chłopiec, który włada wiatrem, oczywiście sarkastyczny, ironiczny, wiecie, taki troszeczkę niebezpieczny, zakłady nawet, że momentami narwany, no i taki narcystyczny. Wiadomo, że to jest ten złośliwy typ, który udaje, że jest super mega silny i w ogóle co to nie on, ale tak naprawdę ma tą swoją miękką, dobrą stronę, tylko oczywiście potrzebuje tej osoby, która tą miękką stronę z niego wywlecze siłą. No w głębi serca on jest dobry, tylko po prostu wie, że musi być silny dla innych. Ellie, czyli dziewczyna, która włada ziemią, kochająca, troskliwa, dobra, taka wiecie, bardzo współczująca, taka sama jak uzdrawiająca rośliny, którym pomaga rosnąć. Taka typowa uzdrowicielka do rany przyłóż, która jednak ma swoją tajemnicę. Dalej Rin, czyli Katrin, dziewczyna, która włada wodą, którą chyba nawet najbardziej polubiłam z nich wszystkich, czyli taka muzykalna dusza, która jest narwana, spontaniczna, radosna, jest po prostu jak rzeka. Wszystkie przymiotniki, jakie możecie skojarzyć sobie z rzeką, to jest właśnie Rin. I do tego jeszcze Aleksander, czyli chłopiec, który włada ogniem. I tu jest zaskoczenie, bo spodziewałam się, szczerze mówiąc, wybuchowego awanturnika, a okazało się, że nie. Że to jest naprawdę spoko chłopak, który jest nawet, rzekłabym, trochę poukładany. Wydaje się na samym początku, że może być właśnie trochę narwany, ale raczej wydaje mi się, że mimo wszystko najpierw myśli, a później robi i jest totalnym przeciwieństwem Fallena, czyli to jest czwórka, która zupełnie się dopełnia i tworzy naprawdę bardzo fajną drużynę, tylko to, co mam do zarzucenia, to to, że wydaje mi się, że mało było w tej części Rin i Aleka, głównie ta część skupiała się właśnie na Fallenie i na Ellie, ale mam podejrzenie, dlaczego tak może być. Ale cóż, to przekonamy się w kolejnych częściach. I ostatnia rzecz, o której wam dzisiaj powiem, to jest styl autorki. I to nie jest tak, że ja mam tutaj jakieś zastrzeżenia, to znaczy absolutnie nie mam wątpliwości co do tego, że się bardzo dobrze czytało, że to było wciągające i książka nie stawiała oporu, jeżeli rozumiecie, o co mi chodzi. Jedyne co, to mam czasami wrażenie, że ten styl był troszeczkę nierówny, to znaczy czasem troszeczkę gubił rytm. Na przykład sceny walki jakoś tak nie do końca mnie przekonywały. No i te momenty, kiedy miało być zabawnie i było zabawnie, ale jednak coś tutaj nie grało. A teraz czas na bilans i podsumowanie. Biorąc pod uwagę, że to jest debiut autorki, to jestem naprawdę mile zaskoczona. Dlatego, że te kwestie, co do których miałam zastrzeżenia, albo nie zależą do końca od autorki, tylko to jest kwestia techniczna książki, albo zależą, ale wynikają raczej z braku wprawy, mam wrażenie, z braku doświadczenia, no i wymagają po prostu podszlifowania trochę warsztatu, że tak to ujmę. Biorąc pod uwagę, jak ta książka teraz wygląda, jaką ma historię, jak fajnie się czyta, to jest naprawdę kawał potencjału. W ogólnym rozrachunku werdykt jest następujący. Ja będę czytała i ja będę polecała. Dlatego, że to jest pierwszy tom z serii, która będzie miała chyba 5 tomów, o ile się nie mylę. Jeżeli już pierwszy tom jest taki naprawdę spoko, jest naprawdę dobry i się go fajnie czyta, no to do końca tej serii ta autorka jest w stanie naprawdę zrobić coś genialnego. I wierzę, że tak się może naprawdę stać, jeżeli tylko nie zgubi gdzieś tego pomysłu po drodze.
No i jeżeli interesuje Was to, co wchodzi na rynek wydawniczy, a jest mniej popularne, a wiem, że są takie, tacy ludzie, którzy nie lubią iść ślepo za tym, co jest na BookTubie itd., to myślę, że to jest naprawdę coś, co można sprawdzić chociażby z ciekawości, żeby zobaczyć, jak później nasza polska autorka się rozwinie. I to tyle na dzisiaj. Dziękuję Wam bardzo za obejrzenie tego odcinka. Mam nadzieję, że Wam się podobał. Mam nadzieję, że to była miła niespodzianka. I tak swoją drogą, napiszcie mi koniecznie w komentarzu, czy w ogóle czytacie książki mniej popularnych autorów, czyli nie te, które świecą z wszystkich reklam w internecie, czy tam na przystankach autobusowych itd. Czy są tacy autorzy, którzy są mało popularni, a mimo wszystko drżycie ich jakąś sympatią i lubicie ich książki? Bo to mnie zastanawia. Zaczęłam się właśnie zastanawiać, czytając tę książkę, jak bardzo działa taka reklama. Nie pamiętajcie, żeby koniecznie dać łapkę w górę, jeżeli filmik Wam się podobał i żeby mieć subskrybowany kanał i wciśnięty dzwoneczek, żeby wiedzieć, kiedy będzie kolejny odcinek, a już zaraz będzie kolejna niespodzianka. Także dzięki jeszcze raz i na razie, cześć!